Kochani, dzisiaj mam dwie myśli, z którymi chcę podzielić się z tym zgromadzeniem, z Kościołem i będziemy się modlić. Będziemy otwierać się na Ducha Świętego, będziemy Go zapraszać. Chciałbym, aby była w nas otwartość. Wszystko opiera się o to, czy pragniemy. To przejawiało się we wszystkich naszych spotkaniach. Chcieliśmy rozbudzić w naszych sercach pragnienie. Pragnienie. Pan Jezus powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie i pije. I mówił to o Duchu Świętym, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. I powiedział, że jeśli będziecie pragnąć i będziecie przychodzić, to napełnię wasze wnętrza. I z waszego wnętrza popłyną rzeki, strumienie żywej wody. Popłyną rzeki Bożego Ducha Świętego. My nie jesteśmy zbiornikiem zamkniętym. Nasze życie ma być zbiornikiem otwartym. Jeśli napełnia nas Pan, to się z nas wylewa. Ja kocham ludzi, ja kocham wszystkich ludzi, ale imponują mi ludzie, którzy są otwarci dla Boga, którzy wylewają z siebie. Ja jestem dotknięty, poruszony osobami, które wyrażają w uwielbieniu spontanicznie to, co czują. Jak wylewa się z nich, jak płynie z nich modlitwa, uwielbienie, jak to jest inspirowane Duchem Świętym. Czy czasami wydaje mi się, że mamy tak wielu obserwatorów, tych, którzy obserwują. Czasami jesteśmy przybici, przytłoczeni, obarczeni wieloma rzeczami, trudno nam się wyzwolić. Potrafimy wiele razy w życiu wyrażać wiele różnych emocji, ale kiedy stajemy przed Panem, tak wielu ludziom jest ciężko. Dlatego cieszę się, że Bóg dokonuje zmian wśród nas. Ja kocham Kościół, który spontanicznie wielbi Boga, który potrafi jednomyślnie podnosić głos do Pana. Ja cieszę się z atmosfery, kiedy ludzie zgromadzeni w różnych miejscach na spotkaniach wyrażają to, płyną mi łzy po policzkach, podnoszą ręce, otwierają usta. Biblia mówi, co w sercu, to i na ustach waszych. Amen? I nie boimy się, mówiliśmy już o tym na jednym z wtorkowych spotkań, żeby głośno wyrażać chwałę Bogu, żeby głośno wyrażać chwałę Bogu. Ktoś powiedział kiedyś do mnie, Pan Bóg przecież nie jest głuchy, po co pastorze tak głośno? A ja wtedy odpowiadam, Pan Jezus mówił, jeśli wy zamilkniecie, to kamienie krzyczeć będą. Kamienie będą krzyczeć, wołać. Powiedział to, konfrontując ludzi, którzy krytykowali dzieci, które spontanicznie biegły za Jezusem i wykrzykiwały Hosanna na Jego chwałę. Czasami warto zejść do tego poziomu i pozwolić Duchowi Świętemu, aby działał w nas i przez nas. Amen? Aby działał w nas i przez nas. Potrzebujemy pozwolić z wiarą Duchowi Świętemu, aby dał nam słowo prorocze i pozwolić Jemu, by dał nam odwagę, byśmy mogli to słowo przekazywać. Ja tak się wychowałem. Nawróciłem się w takich kręgach i to wycisnęło ogromne piętno na moje życie. Ja nawróciłem się wśród ludzi pięćdziesiątnicy, zielonoświątkowców, którzy modlili się w językach, którzy wielbili Boga spontanicznie, którzy prorokowali. Były języki i tłumaczenie języków. O tym wszystkim mówi Biblia. Gdzieś to pozamiataliśmy pod dywan. Dzisiaj Kościół staje się sformalizowany, liturgiczny. A my potrzebujemy ducha. Potrzebujemy tchnienia duchowego, namaszczenia. Na grupach domowych, na których ja się wychowywałem, gdy nawróciłem się 40 lat temu. Osoby prorokowały. Siedzi tutaj Wanda, która prorokowała do mojego życia. Na pierwszym moim spotkaniu na grupie domowej. Mówiła tak, mówi Pan, do Ciebie, Synu, z wielu źródeł już piłeś wodę, ale teraz przyszedłeś do źródła. Nigdy nie zapomnę tego proroctwa. Wstrząsnęło moim życiem i zapragnąłem tej wody, o której Wanda mówiła. I mówiła, teraz przyjdź do tego źródła, napij się tej wody, a już więcej pragnąć nie będziesz. Pamiętasz, Wanda? Byliśmy wtedy młodzi i piękni, nie? Lata temu. A dzisiaj seniorzy jesteśmy. No i co zrobić? Jesteśmy seniorami. Zostaliśmy seniorami.
Bóg jest dobry, ale ciągle nas posila, ciągle wzmacnia. Amen? Jest dobry pośród nas. I chciałbym dziś dwie myśli wam przekazać i będziemy się modlić. Wczoraj zapytałem jeszcze po nabożeństwie pastora, czy nie za długo gadałem. Nie, pastor mówi, dobrze, dobrze, głoś, głoś. To jest niebezpieczne. Jak tak mówi. Bo wtedy przychodzi taki komfort i czujesz się tak wygodnie i tracisz poczucie czasu, a chyba nie o to chodzi dziś wieczorem. Po pierwsze, chciałbym dokończyć, to jest moja myśl, wczorajsze przesłanie i odnieść się jeszcze do dwóch myśli, które pozostały w tym, co mówiłem wczoraj, z tego, co mówiłem wczoraj. Mówiliśmy wczoraj o tym, że namaszczenie czyni różnicę. Nie będę wracał do tego, o czym mówiliśmy wczoraj. Wiem, że wykłady są nagrywane. Jeśli ktoś nie był, będzie mógł odsłuchać i się do tego w jakiś sposób odnieść. Chciałbym, kontynuując, powiedzieć myśl pierwszą, że namaszczenie przychodzi do naszego życia poprzez codzienne chodzenie w obecności Bożej. A więc dzisiaj jest wielkie niebezpieczeństwo dla chrześcijaństwa, dla Kościoła, jeśli ludzie wierzący, chrześcijanie, żyją tylko Bożą obecnością od niedzieli do niedzieli. Że dla nich obecność Boża to jest nabożeństwo w Kościele. Oczywiście kochamy te spotkania i spotykać się na nabożeństwach jest pięknie, wielbić Boga razem, to jest coś cudownego, ale aby chodzić w namaszczeniu, potrzebujemy codziennego chodzenia w Bożej obecności. Inaczej mówiąc, codziennego chodzenia z Panem, codziennego przebywania z Jezusem. Często chrześcijanie traktują to tak płytko, spłycają to. Przecież oddałem życie Jezusowi i On mówi, że jest ze mną. Ale ja jeśli jestem z kimś, to z tym kimś rozmawiam, mam relacje, jest jakaś więź między nami, odczuwamy swoją obecność. Kiedy jestem z kimś, to wiem, że On jest i że mogę na Nim polegać, że On mnie słyszy, że mogę z Nim rozmawiać, prawda? To nie jest tak, że mam w świadomości tylko tą wiedzę, że ja jestem z moją żoną i tak sobie żyję, cały tydzień, jak chcę. Ciekawe, jak długo moje małżeństwo by przetrwało. Bardzo krótko. To, co trzyma nas w miłości, mocy i daje nam siły, i daje nam werwy, to jest przebywanie ze sobą i głębokie relacje. My modlimy się razem. Dzisiaj także modliliśmy się razem, modlimy się godzinę prawie razem z żoną. Przynosimy Bogu potrzeby naszej rodziny, Kościoła, potrzeby ludzi, którzy chorują. Modlimy się o to, modliliśmy się o ustroń, o te momenty, w których przeżyliśmy tutaj wspaniałe chwile, aby to powiększało swój zasięg, aby powiększało swoją głębię. Modliliśmy się o to. To nas łączy, to nas scala. Musimy sobie uświadomić, jeśli poważnie traktujemy życie z Bogiem, że nie należymy już do samych siebie. To jest pierwsza rzecz. Muszę o tym wiedzieć. Zostaliśmy powołani, aby być Jego. Należymy do Niego. Należymy do Niego. Poszliśmy za Nim. Poszliśmy za Nim. Zostaliśmy powołani, aby być ludem świętym, królewskim kapłaństwem, Jego ludem nabytym. On za nas zapłacił największą cenę. Przelał krew na krzyżu. Kupił nas. Zdobył nasze serca. Zdobył moje serce. I naszym największym powołaniem jest spędzanie czasu z tym, który nas powołał. To jest największe nasze powołanie. Numer jeden. Spędzać czas z tym, który nas powołał. Tak sobie tu zapisałem podczas uwielbienia. Muzyk spędza czas ze swoim instrumentem. Jeśli chce być dobrym muzykiem i dobrze grać na pianinie, czy na saksofonie, na gitarze, to musi z tym instrumentem spędzać czas. Jeśli nie spędza czasu z tym instrumentem, nic mu z tego nie wyjdzie. Nic nie będzie.
Sportowiec musi być na treningu, musi trenować, musi poświęcać czas na to, co jest celem jego życia. Ktoś, kto lubi tak zwane bodybuilding, czyli lubi ćwiczyć mięśnie, przebywa na siłowni godzinami, prawda? Aby coś z tego było. Jeśli my chcemy mieć duchowe mięśnie, jeśli chcemy być silni w Panu, być posilani mocą Jego potęgi, mocą Jego ducha, musimy, to jest wręcz nasz obowiązek, nasz cel, aby spędzać z Nim czas, spędzać czas z Jezusem. Dłużej niż parę minut. Czasami może trzeba wejść do naszej komory, zamknąć drzwi i powiedzieć: rób, Boże, ze mną, co chcesz. Chcę być jak Jezus. Chcę być Jemu podobnym. Chcę Go naśladować. Nie chcę Go tylko podziwiać w niedzielę w kościele, ale chcę Go naśladować. Chcę Go naśladować. Kiedyś opowiadałem taką historię o wodospadzie na Niagara. Opowiedział mi to mój znajomy, który mówił, że obserwował ten wodospad z daleka i podziwiał jego potęgę i moc. A później podszedł trochę bliżej. Już poczuł tą potęgę i moc. Stanął na tym mostku, który jest obok tego potężnego wodospadu. I czuł tę wodę, która pryska. Czuł ten hałas spadającej wody. Czuł potęgę tego wodospadu. Ale powiedział mi: słuchaj, to nie koniec. Czy wiesz, że tam można wejść pod ten wodospad? Można tam wejść. I tam można stanąć obok spadających z góry strumieni wody. I one są wokoło ciebie. I nagle czujesz, że jesteś w środku tej potęgi. I to mi dało do myślenia. I taki pojawił się obraz, że czasami tak, wiecie, podziwiać z daleka Pana Boga. Jak cudowny jest ten Pan Bóg. Zaśpiewać nawet piosenkę: o, cudowny jest mój Zbawiciel. Cudowny jest Pan. Ale wiecie, wejść w tą obecność, przebywać z Nim, pozwolić Jemu, aby otoczył nas, przyobległ nas, prawda? Dotknął nas swoją obecnością, aby Go poznać. Jest powiedziane, aby Go poznać i doznać mocy Jego zmartwychwstania. To jest nasz cel. Nie tylko Go poznać, nie tylko tu wiedzieć w głowie. My mamy doznać, przeżyć. To zmienia nasze życie. To zmienia zupełnie wszystko. W Dziejach Apostolskich 10:38 czytamy o Jezusie, z którym mamy przebywać, którego blisko mamy być. O Jezusie z Nazaretu, że Bóg namaścił Go Duchem Świętym i mocą. To jest Dzieje Apostolskie 10:38. Wiecie też, że wszędzie, gdzie chodził, czynił dobrze, leczył wszystkich dręczonych przez diabła. I działo się tak dlatego, że Bóg był z nim. Że Bóg był z nim. Tego najbardziej potrzebujemy. I chciałbym przytoczyć krótko historię, aby wam to naświetlić. Z pierwszej księgi Samuela, 16 rozdziału, przeczytam tylko 7 później werset za moment, ale opowiedzieć o tym wydarzeniu, bo ta historia mnie porusza. Dawid jest powoływany na króla Izraela. Ma otrzymać namaszczenie, prorocze namaszczenie. Oto przychodzi do domu jego ojca prorok Samuel, przynosi róg z oliwą. I pyta się: gdzie są twoi synowie? Bóg mnie tutaj posłał, aby jednego z nich namaścić na króla. I ojciec taki dumny ze swoich synalków, którzy świetnie wyglądali, którzy mieli swoją postawę, byli elegancko ubrani, oni przebywali w jego domu, byli jego prawą ręką, stawia ich przed prorokiem. I wtedy mamy ten wiersz 7. Pan mówi do Samuela: nie patrz na jego wygląd, nie patrz na ich wygląd, ani na to, że ten jest wysoki. Nie jego wybrałem. Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Człowiek patrzy na to, co ma przed oczami. Pan patrzy na serce. Pan patrzy na serce. Dzisiaj Kościół popadł w różnego rodzaju zamieszanie, bo wywracało się wszystko do góry nogami. Patrzy się na rzeczy zewnętrzne. Ocenia się ludzi po rzeczach zewnętrznych, po ubraniu, po tym, po tamtym. Jak długie masz włosy, czy masz je nakryte, czy masz, nie masz je nakryte. Bóg nie patrzy na takie rzeczy. Bóg patrzy na serce. Bóg patrzy na serce.
Kościół podzielił się, pokłócił się z powodu krawatów. Pamiętam te czasy. Prowadziłem w 90-tych latach ewangelizację na Podlasiu, wpływy wschodnie. Przychodzą do mnie bracia i mówią: pastorze Mocha, kazanie było ewangelizacyjne świetne, ale ten krawat, który masz, to jest strzałka do piekła. I mówią mi: bracie, nie rób tego, bo ty pokazujesz ludziom, że do piekła mają iść. Powywracało się w głowie ludziom. Bo my nie nosimy krawatów. Krawaciarze przeciwko niekrawaciarzom. Kłócą się. Dziś popatrzcie na internet, na portale facebookowe, jak chrześcijanie potrafią atakować siebie nawzajem, bo ten to, a tamten tamto, a tu kobieta mówiła, a tam kobieta nie mówiła, mówić nie powinna, a powinna milczeć, powinna się w ogóle nie odzywać, a taki brat, który to pisze, dostaje tak popalić w domu od tej swojej żony, że nie wie, do którego konta wejść. Taka jest prawda. Bo tego doświadczyłem. Podróżując i będąc w różnych miejscach. Bóg patrzy na serce. A więc nie wystarczy dobrze wyglądać, mieć wykształcenie, poznać teologię. Nie wystarczy mieć wiedzę, to czasami nadyma. Bóg patrzy na serce. Bóg patrzy na serce. Czy to już wszyscy chłopcy? A on na to... Nie, jest jeszcze jeden, najmłodszy. Pasie owce. Wtedy Samuel mówi... Poślij po niego, sprowadź go, bo nie zasiądziemy do uczty, póki on nie przyjdzie. I nagle sprowadzają Dawida, małego, rudego, niepozornego, który pasał owce. I kiedy czytam o tym, zaczynam widzieć pewne rzeczy proroczo. Zaczynam widzieć, jak Bóg działa. Otóż Dawid, co widzę? Dawid żyje z Bogiem poza kurtyną. A więc żyje tam na odosobnieniu, na pastwiskach. On żyje z Bożą obecnością na co dzień. Tam doświadcza Bożego dotyku. Wiecie, czasami, tak jak to kiedyś miało miejsce, mam dość tych pokazówek duchowych, chodzenia z wielką Biblią, z eleganckim garniturem, aby pokazać, jakim to jestem chrześcijaninem. Bóg wie, jak żyjesz na co dzień. Co się dzieje za kurtyną, jak wygląda twój codzienny czas, jak go spędzasz, co robisz przed komputerem i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy tu wskazywać na różne elementy. Wtedy, gdy nikt cię nie widzi, to tak jak z owocem. Cebulkę sadzisz w ziemię, aby wyrósł piękny kwiat. I wszystko zaczyna się pod ziemią, pod przykryciem. Tam jest życie dla owocu, który później widać. A więc potrzebujemy spędzać z Bogiem czas, aby chodzić w namaszczeniu. Kiedy wszyscy stanęli przed Samuelem, Eliab, Isaj, Szama, Samuel już słyszy, że Bóg ich nie wybrał. Że jest jeszcze ktoś, ten jeden. Ten, który był na pastwiskach. Tam miał swój czas z Bogiem. Wiecie, tam pisał psalmy. Tam grał na lutni. Tam trenował rzucanie z procy. Nikt go nie widział. Nie był w żadnym tłumie, ani na scenie. Był na odosobnieniu, w swojej komorze, z owcami, na pastwisku. Tak sobie skojarzyłem to, że kiedy Dawid siedział i widział, jak te owce pasą się na niwach zielonych, na tych trawnikach pięknych w Izraelu, powstawały pieśni, powstawał psalm 23. I tak patrzył na te owce, jak one się pasą i mówił sobie: Pan jest pasterzem moim, na niwy zielone mnie prowadzi. A później patrzył, jak te owce idą do wodopoju. Wiecie, że owce nigdy nie piją wody z rwących strumieni, tylko idą nad wody spokojne. I Dawid pisze drugą zwrotkę. Nad wody spokojne prowadzi mnie. A później przeprowadza te owce, idą dolinami i Pan daje mu następną zwrotkę. I on śpiewa psalm 23. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Pan jest ze mną. Tam, poza kurtyną, tam na osobności
Bóg coś tworzył przez życie Dawida, bo on miał z nim społeczność. I gdy tak może przebywał w tej Bożej obecności, nagle słyszy wołanie: Dawidzie, Dawidzie, gdzie jesteś? Chodź. Ojciec cię woła, chodź do domu. I kiedy wchodzi do domu, Samuel bierze róg i namaszcza Dawida w gronie jego braci. I od tego dnia spoczął duch Pana na Dawidzie. Tak mówi Boże Słowo. Jakże to jest ważne. Także ja zawsze do tego zachęcam i o tym mówię. Nie wystarczy pojechać na jakąś superfajerową konferencję i przeżyć wszystko i już chodzić na maszczeniu. Tak to nie działa. Widziałem zbyt dużo tych, którzy na konferencjach płakali, padali na ziemię, działy się z nimi różne rzeczy, później wracali, po jakimś czasie wszystko gasło, wszystko umierało. Stawali się znów tacy sami, jacy byli wcześniej. Dlatego, że nie o to chodzi. Nie żyjemy od niedzieli do niedzieli, od konferencji do konferencji, tylko nasze życie z Bogiem ma być na co dzień, codzienne przebywanie w Jego obecności. To uwalnia namaszczenie nad naszym życiem. A więc czasami Bóg wstępuje do naszego życia. Wiele razy tak było w moim przypadku. Na osobności, gdzieś w komorze, w pokoju, wcześnie rano. Wtedy, kiedy nie było nikogo, kiedy była cisza. Bóg wypalał z mojego życia śmieci. Kiedyś pokazał mi Bóg, że czasami nasze życie jest jak kosz na śmieci, pełne brudnych odpadów i potrzebujemy ognia, aby nastąpiła utylizacja. Ogień, symbol Ducha Świętego, przychodzi czasami do naszego życia nie tylko, aby nas rozpalić, ale także oczyścić. Ogień oczyszczenia. Czasami potrzeba. Wczoraj mówiliśmy o złamaniu, mówiliśmy o rozbiciu, mówiliśmy tym flakonie, który został rozbity i woń, aromat wydobył się na zewnątrz. Czasami potrzebujemy także oczyszczenia przez ogień Ducha Świętego. A więc po pierwsze spędzamy czas w Bożej obecności na co dzień. Kiedy zakończy się ten tydzień, jutro będziecie mieli na pewno tu w Betelu fantastyczne nabożeństwo. Niektóre osoby będą zawierały z Bogiem przymierze przez chrzest. To jest chyba najradośniejsze wydarzenie, jakie Kościół może przeżywać. Ale pamiętajcie, niedziela się skończy. Już nie będzie tygodnia modlitwy. Na co dzień mamy obcować z Bogiem. Pamiętajcie, nasze powołanie jest być z tym, który nas powołał. Powołał on swoich uczniów i powiedział, aby byli z nim. Aby byli z nim. To było ich pierwsze powołanie. Aby byli z nim. Tak mówi Nowy Testament. A później dopiero ich wysyłał. Później dał im autorytet, aby czynili cuda. Później uzdrawiali chorych, wyganiali demony. Ale naprzód byli z nim. Byli z nim. To jest nasze powołanie. Ja wiem, że żyjemy w czasach, kiedy wszystko tak szybko się dzieje. Tyle mamy wyzwań, tyle mamy pracy, tyle obowiązków. Ale jeśli nie pozwolimy Bogu, by panował w naszym życiu, by był na pierwszym miejscu, wypalimy się, zamęczymy się. Po prostu dojdziemy do miejsca, w którym nie będziemy mogli już dalej iść, działać. Też w swoim życiu przeszedłem wiele traumatycznych momentów, wiele doświadczeń. Były takie momenty, które mogły mnie zwalić i pozbawić wszystkiego, co robię, bo te sytuacje mogły powiedzieć, jesteś zdyskwalifikowany. Ale dlatego, że spędzałem czas z Bogiem, On mnie bezustannie podnosił i mówił, jestem z Tobą, namaszczam Cię, nie poddawaj się, idziemy razem dalej. Będziesz oglądał rzeczy wielkie. Będziesz oglądał rzeczy wielkie. I tak się dzieje. Tak się dzieje, z wielkim szacunkiem dla Niego i tylko Jemu należy się chwała. I druga myśl. Kościele, namaszczenia nie można niczym zastąpić. Musimy o tym pamiętać. Po pierwsze, namaszczenie przychodzi poprzez przebywanie, codzienne przebywanie Bożej obecności i namaszczenia nie możemy niczym zastąpić. Jest taki trend, taka moda w chrześcijaństwie, aby szukać różnych nowych form. Nie mam nic przeciwko nowym formom,
fantastycznym pomysłom, jak prowadzić Kościół. Możemy stworzyć coś bardzo pięknego, co będzie przyciągało ludzkie oko. Ale jeśli w środku nie będzie głodu namaszczenia, jeśli nie będziemy pragnąć ponad wszystko Bożej obecności, ognia Bożego Ducha, wszystko będzie to tylko współczesna forma. W Kościele my nie prowadzimy działalności kulturalnej. Działalność kulturalną prowadzą domy kultury. Kościół jest odpowiedzialny za życie z Bogiem, za życie z Jezusem. Jeśli będziemy głodni namaszczenia, jeśli będziemy pragnąć ponad wszystko Bożej obecności, ognia, Bożego Ducha, nawet w tych nowych trendach, w tych nowych formach, które przemawiają także do ludzi z zewnątrz, bo to zazwyczaj ma wpływ na ludzi z zewnątrz. Ja widziałem kościół w Indiach i czytaliście na pewno, oglądaliście różne klipy z kościoła prześladowanego, na przykład w Chinach, czy w Iraku, czy w Syrii. Oni tam wiele nie mają. Tłumy ludzi. Tysiące ludzi. Jak to kiedyś jeden z wielkich amerykańskich nauczycieli zaproszony do Chin powiedział, aby nauczać liderów kościoła. Spotkało się z nim około 11 osób. I on mówi, to wy jesteście tymi liderami kościoła w Chinach? Skromni. Nawet nie wyglądali na liderów. No tak, jesteśmy. No za co jesteśmy, za co jesteście odpowiedzialni? A ten jeden mówi, mój ruch liczy chyba 6 czy 7 milionów wyznawców. On tak patrzy, 7 milionów? I to każdy z was tak? I mówią, tak. Przychodzili potajemnie, spotykali się, aby nikt nie zauważył, że są razem. Przychodzili o różnych porach. Wiecie, to porusza. Jeśli chcemy oglądać Boże cuda, przejawy Bożej mocy, jeśli chcemy widzieć, jak demony opuszczają ludzi, jeśli chcemy widzieć, jak nowotwory odpadają, umierają, a nie ludzie, potrzebujemy Bożego namaszczenia. Bożego ognia, namaszczenie czyni różnicę. Potrzeba nam, Kościele, wrócić do źródła, do zaleceń Jezusa. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, pamiętacie, chyba na pierwszej sesji we wtorek mówiłem o tym, że kiedy zmartwychwstał, za niedługo będziemy dziękować za Jego zmartwychwstanie, śmierć i zmartwychwstanie, pamiątka Jego śmierci i zmartwychwstania. Kiedy zmartwychwstał w niedzielę rano, spotkał się ze swoimi uczniami. Oni byli zaryglowani w pokoju, bo bali się Żydów, bali się Rzymian, bali się w ogóle ludzi. Pan Jezus stanął pośród nich. Pamiętacie? Mówiłem wam o tym. Powiedział pokój wam, pokazał im ręce, bok przebity. I tam czytamy, że Ewangelia Jana, 20 rozdział, tchnął w nich ducha. Tchnął, tam jest słowo greckie, jakby dmuchnął we flet. Tchnął w nich ducha, tak jest powiedziane. I oni, wow, coś się z nimi stało. Moje zrozumienie jest takie, narodzili się na nowo. Z ducha. Jego uczniowie, bo wcześniej poprzez wiarę w Jego słowo chodzili za Nim, i dostali jakby kartę kredytową na wykonywanie zadań, które im zlecił. Ale teraz, kiedy on zmartwychwstał, rozpoczęła się era, sezon Kościoła, że w Kościół wchodzą ludzie nowonarodzeni z Ducha Świętego. I Pan Jezus tchnął w swoich uczniów, tchnął w nich ducha, aby się narodzili na nowo. Ale do tych samych powiedział, nie opuszczajcie Jerozolimy, dopóki nie zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. I minęło 50 dni od tej niedzieli. Mówiliśmy o tych dwóch niedzielach. Dlatego my spotykamy się, aby wielbić Boga w niedzielę. W pierwszy dzień tygodnia, biorąc nawet kalendarz, nie czcimy soboty, nie czcimy szabatu. Dla nas dniem świętowania, radowania się Bogiem jest ta niedziela, niedziela zmartwychwstania i później druga niedziela, niedziela pięćdziesiątnicy. Duch Święty stąpił.
kiedy byli wszyscy razem na jednym miejscu, kiedy czekali na wypełnienie się obietnicy i zostali napełnieni mocą z wysokości, przyobleczeni. To tak, jakby ktoś nałożył na nich płaszcz, przyoblekł ich w moc wysokości. I Pan Jezus powiedział, tak ma być, ja to ustanawiam. Teolodzy pozmieniali. Niektórzy uznali, że to minęło, jest nam niepotrzebne. Po co? Niektórzy mówią, już przy chrzcie w wodzie masz chrzest w Duchu Świętym. Inni mówią, narodziłeś się z Ducha, już masz Ducha Świętego. Kłócą się między sobą. A Pan Jezus pokazał ścieżkę. Pokazał, jak to ma wyglądać. Później Piotr staje i mówi, oto teraz otrzymacie Ducha Świętego, wy, wasze dzieci i wszystkie pokolenia, które przyjdą po was. Aż do dzisiaj. Aż do teraz. To jest ta prosta ścieżka. I niczym nie możemy tego zastąpić. Jeśli zaczniemy to zamieniać, zastąpimy. Tak jak mówiłem wczoraj, 120 osób przewróciło Jerozolimę i okolice do góry nogami. Pierwszy chrzest, 5000, tak? Po kazaniu Piotra. Dzisiaj mamy 120 różnych kościołów, wspólnot, grup wokoło i świat przewraca nasze życie wiele razy. A tam tylko 120 osób. I stanęli uczniowie Jego, apostołowie, 12, a wśród nich Piotr. I zaczęli głosić z namaszczeniem, bo Duch Święty na nich wstąpił. I rzeczy zaczęły się dziać. Nie można tego zastąpić. Posłuchajcie tego. W drugiej księdze Kronik jest opis panowania króla Rehabeama. Król Rehabeam to ciekawy człowiek. On stawał się coraz bardziej potężny. Czytamy, że utwierdziło się jego królestwo. Stał się potężny. Ale potem coś się stało. Czytamy, że porzucił słowo, a wraz z nim cały Izrael. Porzucili słowo Pana. Przestali już na niego zwracać uwagę. I wtedy nagle najechał na nich król egipski Szyszak. Czytamy o tym w drugiej księdze Kronik, 12 rozdziale. Najechał król Szyszak, zrabował im wszystko, zniszczył wszystko. I czytamy, że także zabrał, zrabował wszystkie skarby świątyni pańskiej oraz skarby z pałacu królewskiego. I teraz to, co jest najważniejsze w tej opowieści. Zabrał także złote tarcze, które kazał zrobić król Salomon z Bożego objawienia. Zabrał to wszystko, skradł im. Wiecie, gdy najeżdża nas wróg, gdy przychodzą trudne chwile w naszym życiu, wtedy się okazuje, jak blisko Boga jesteśmy. Wtedy się okazuje, jakie mamy relacje z Bogiem. Kiedy trzeba stoczyć bój, kiedy trzeba się ostać, nie być obrabowanym, z tego, co najcenniejsze i najważniejsze. Kiedy trzeba stawić opór diabłu, zgasić ogniste pociski złego, podnieść tarczę wiary, podnieść miecz ducha. Te 200 tarcz służyło do ochrony świątyni pańskiej. Świeciły jako złote tarcze, były kute. Odbijały światło, gdy straż świątynna stawała w szeregu. Czy nam coś to mówi, jeśli chodzi o przeniesienie w Nowy Testament? Piotr pisze, niech wasza wiara będzie jak złoto w ogniu wypróbowane, wypalona, oczyszczona. Niech świeci. Niech świeci. I gdy skradziono złote tarcze, Rehabeam wpadł na genialny pomysł. I tu jest dla nas przestroga. Czytamy w drugiej księdze Kronik 12:10. Król Rehabeam kazał zrobić falsyfikaty, tarcze spiżowe. Podobne, ale nie złote. Powierzył je dowódcom, aby służyły straży przybocznej do pilnowania świątyni i pałacu królewskiego. Tarcze podrobione, to nie były oryginały. Wyglądały jak oryginały, ale to nie były oryginały. Dlaczego o tym mówię? Niczym nie zastąpimy oryginału do służby w świątyni Pana. Namaszczenie jest oryginałem i nie jesteśmy w stanie tego niczym zastąpić. Nie zastąpimy tego naszą edukacją, wykształceniem, przynależnością denominacyjną.
wiedzą, to wszystko jest dobre. Ale potrzeba nam oryginału, aby tak jak wczoraj mówiłem, to wszystko przykryć, nałożyć nakładkę, przyodziać w namaszczenie Duchem Świętym. Bo jeśli tego nie ma, to jest kwestia czasu, aż to wszystko pęknie jak bańka mydlana i zostanie rozsypane. Uniesie się gdzieś i nie ma. Pamiętam to, co teraz powiem, jak mocny, znów się odwołam do naszego duchowego taty Michała, jak często. Wiecie, nie wiem, czy macie tak, ja tak mam, że niektóre jego kazania siedzą we mnie aż do dzisiaj. Po prostu to było tak mocne, jak to młodzież mówi, pozamiatał, po prostu pozamiatane. Powiedział i po prostu jesteś rozłożony. I pamiętam, jak często o tym mówił. Odwołam się do tej historii, kiedy Izak odziedziczył po swoim ojcu Abrahamie wszystko, praktycznie odziedziczył. Nie musiał się aż tak bardzo napracować. Odziedziczył wszystko. Filistyńczycy mu zazdrościli. Jest powiedziane, że sprytnym planem, podstępnym planem zasypali jego studnię z wodą. Znacie tą historię? Po prostu podstępnym planem zasypali studnię z wodą, bo taką mieli koncepcję. Gdy zakopiemy źródło życia, gdy zasypiemy ich studnię, to ich wykończymy. Po prostu ich wykończymy. Nie będą mieli wody. Ilu z was wie, jak ważna jest woda dla naszego życia, prawda? Zasypali im studnie. Przyszła susza. A Boże Słowo mówi, że aby życie mogło rozkwitać, potrzeba wody. I trzeba było odkopać zasypane studnie ojca Abrahama. A więc nie tworzyć coś nowego, tylko wrócić do źródła. Do źródła. Bo diabłu zależy na tym, aby zasypać to, co jest oryginałem. Aby ludzie szukali falsyfikatów. I popatrzcie, co tam się dzieje. Nie mam czasu, aby teraz cały tekst wam wyświetlać. W międzyczasie, kiedy studnie były zasypane, poczytajcie tą historię. Kiedy studnie były zasypane, wykopano dwie nowe studnie, aby ratować sobie życie. Ale to nie były te studnie, które pochodziły od Abrahama. To były nowe studnie i pewni ludzie wpadli na pomysł, zróbmy nowe studnie, wykopali swoje studnie i jak czytam Boże Słowo, to doznaję szoku, bo dali im szczególne nazwy, sprzeczka i zwada. Czytaliście o tym? Wiecie, dlaczego jest tyle sprzeczek i zwady w Kościele? Bo ciągle coś tworzymy i kombinujemy. Jedni wymyślają to, drudzy wymyślają tamto. Sprzeczka i zwada. I myślę, że zbyt wiele takich studni wykopano we współczesnym chrześcijaństwie. Jest nowy sezon. Żyjemy w trudnym czasie. Trudny czas dla zborów. Dzisiaj przeprowadziłem mnóstwo rozmów z pastorami, też z radą naszego okręgu, z braćmi, którzy mi pomagają. W rejonie katowickim od jutra wszystkie zbory wracają do swoich nabożeństw. Długi czas nie mieli nabożeństw, działali tylko przez internet, na Zoomie. To jest pocieszające, mnie to podnosi, że wracają, że zaczynają z powrotem. Ale teraz jak będziemy to robić dalej? Czy tak samo, jak to robiliśmy wcześniej? Powiem wam, Kościele, już nigdy nie będzie tak samo, jak było wcześniej. Nie będzie. Żyjemy w nowym okresie. Jest nowy sezon. Musimy być dla niego przygotowani. Dlatego położył mi Bóg na serce, abyśmy zrobili konferencję dla pastorów, wszystkich liderów, pomocniczych pastorów naszego rejonu, tutaj południa Polski, Wielkopolski i Śląska, abyśmy mogli szukać Bożego oblicza i abyśmy mogli odkopywać te studnie Ducha Świętego, bo On jest nam potrzebny ponad wszystko. Potrzebujemy pentykostalnego ognia, czyli tego ognia pięćdziesiątnicy, darów Ducha, mocy Bożej, obecności Pana, kazań rozpalonych ogniem Ducha Świętego.
Wielki teolog Spurgeon, brytyjski teolog, angielski teolog, powiedział kiedyś, jeśli twoje kazanie nie ma ognia, to rzuć go do pieca z ogniem. Tak powiedział. Cokolwiek to znaczy, nie wiem. Po prostu przeczytałem. Mi się spodobało. Reinhard Bonnke, świętej pamięci, wielki ewangelista z Afryki. Za to stwierdzenie dostałem wiele hejtu. Kiedyś dużo pisałem różnych takich prowokujących haseł na portalach. Później mnie hejtowali i mi tam dawali popalić. Publicznie i na messengerach. Ale ja się z tym zgadzam. Też to kiedyś napisałem. Bonnke powiedział tak. Jeśli brak ognia ducha w kościele, to trzeba dużo kawy i ciasta, aby ludzi zadowolić. To nie znaczy, że ja ciasta nie lubię. Widać, że lubię, nie? Także nawet dzisiaj zjadłem drożdżówkę. Lubię też kawę. Muszę się wam przyznać, że przed każdym spotkaniem pastor serwował mi taką kawkę małą, taką dobrą. Kawa, kafelki w kościołach, ciasto, super sprawa. No, buduje relacje, wiąże ludzi ze sobą. To jest potrzebne. Ale jeśli to ma sprawiać, że ludzie są zadowoleni i przychodzą do kościoła, bo mamy fajną kafejkę, to jest dramat. To już mamy falsyfikat. To już mamy podróbę. Jakąś dziwną studnię. Przychodzimy, bo jesteśmy głodni Boga, prawda? Bo jesteśmy głodni Jego obecności, bo jesteśmy głodni Jego ducha, głodni uwielbienia, głodni przeżywania Pana w bliskiej relacji. Chciałbym, abyśmy, tak jak wczoraj, Bóg otwierał nasze serca, to Pan otwierał nasze serca. To Duch Święty dotykał naszego życia. Kiedy zaczniemy za moment wielbić Boga, otwierać nasze serce przed Nim, pozwólmy, aby nas znów napełniał. Ja jestem zwolennikiem bezustannego otwierania się na Ducha Świętego i napełniania swojego życia. Potrzebujemy, my potrzebujemy tego w naszym zborze, wy tego potrzebujecie. Wspólnoty naszego okręgu tego potrzebują. My jako liderzy tego potrzebujemy. Pastorzy, kasnodzieje, wszyscy tego potrzebujemy. Nie wystarczy nam praktyka, nie wystarczy nam doświadczenie wielu lat. Ciągle potrzebujemy się uczyć, otwierać na to, by Bóg mógł uczynić coś więcej. By nas ożywił, byśmy mogli na nowo rozkwitnąć, zmienić coś w swoim życiu, zmienić coś w swoim podejściu. Zrozumieć czasy, w których żyjemy. Będziemy mieli ludzi różnych, którzy zaczną pukać do naszych drzwi. Z różnymi doświadczeniami, z różnymi skrzywieniami w swoim życiu. Będą przychodzić ludzie, którzy mają za sobą traumatyczną przeszłość. Już to chyba mówiłem, że rozmawialiśmy kiedyś na początku roku, kiedy biskup przekazywał to poselstwo wizji, Marek przekazywał poselstwo wizji dla Kościoła, jak powinniśmy się przygotować na to, co będzie po pandemii. I mówił wyraźnie o tym, że będą ludzie przychodzić z niesamowitymi problemami. Ludzie załamani psychicznie, wykończeni emocjonalnie, uzależnieni od różnych rzeczy, związani. Musimy być otwarci. Kościół musi się otworzyć. Musi wpuścić tych ludzi między siebie. Nie zamknąć się jako święta enklawa, która czeka teraz na powrót Pana i tylko ta garsteczka będzie zbawiona. A co z tymi wszystkimi ludźmi? Bóg ich kocha. Związani homoseksualizmem, żyjący w związkach partnerskich. Oni wszyscy potrzebują Jezusa. Wszyscy potrzebują Pana, wytatuowani. Oni wszyscy przyjdą, przychodzi ich coraz więcej. My mamy takich ludzi, prawda? Oni tego już nie zdejmą. To jest za drogie, żeby to zdjąć. No i co z tego? Niech są. Niech są między nami. Niech wielbią Boga. Ręce wytatuowane od tutaj, odtąd dasz po ramienie, wielbi Boga. Podniesione ręce. Chwała Bogu za to. Ja nie mam żadnego tatuażu. Mam taką zasadę, Ferrari się nie markuje, nie szkryfa po nim, nie pisze, a więc nie mam żadnego. Ale nie potępiam tych ludzi, którzy to mają.
Musimy być gotowi. I rozmawialiśmy z pewną kobietą z Warszawy, która odwiedziła nas. I ona była też na tym nabożeństwie, słuchała tego przesłania. Była z powodu swojego problemu, potrzebowała po prostu modlitwy. Pracuje w ministerstwie. I mówi, pastorze, to co mówił naczelny prezbiter w tym przesłaniu jest prawdą, bo tam u góry, wiesz, tam gdzie ja pracuję, nie chodzi o szczegóły, to nie ma znaczenia. Jestem zobowiązana, aby o pewnych rzeczach nie mówić, ale o jednym mogę powiedzieć. Tam mówią, że braknie psychologów i psychiatrów, aby pomagać ludziom, gdy pandemia zacznie się kończyć. Braknie. I ona mówi, Kościół jest potrzebny, bo ludzie po prostu zwariują. Już to ma miejsce. Potrzebujemy być bardzo blisko Boga, mieć wrażliwość duchową, aby stanąć, po to się modlimy. Po to jest to spotkanie. Po to organizujemy w okręgu, w różnych zborach takie spotkania, aby przygotować Kościół, lokalne wspólnoty do tego, aby były gotowe. Odkopujemy te studnie z wodą żywą, aby popłynęła na nowo, przyszło życie, aby te złote tarcze znów były wznoszone w górę, abyśmy mogli stanąć jako ludzie wiary ze słowem od Pana, ze słowem proroczym, ze słowem wiedzy, ze słowem objawienia, z przesłaniem, z darem rozróżnienia duchów, z darami duchowymi. Bardzo tego potrzebujemy, aby tym ludziom pomóc. Takie zdanie przeczytałem, też wynika z mojego przygotowywania do jutrzejszej usługi, że psychologia nigdy, czy psychiatria nigdy nie uczyni ludzi szczęśliwymi. Tylko Bóg może uczynić człowieka szczęśliwym. Tylko Bóg może uczynić człowieka szczęśliwym. Bez aluzji, bez podważania autorytetów. Ci ludzie są potrzebni. Psycholodzy, psychiatrzy, oni są potrzebni. Lekarze, wszyscy są potrzebni. Wielki szacunek dla nich. Ale tak naprawdę, abym ja stał się szczęśliwy, muszę stać się szczęśliwym w Jezusie. W Nim. On może to jedynie uczynić. Potrzebujemy Ducha Świętego. Amen.